Witajcie! Dzisiaj, kochani, pokażę Wam naprawdę mega proste danie, które wykonacie w 20 minut, a mianowicie będzie to pasta pieczarkowa po mojemu, czyli zrobimy sobie makaron w sosie pieczarkowym, ale całkiem inaczej, nie będzie ten sos taki, jak robi każdy, bo będziemy coś do tego sosu dodawać. Zobaczcie sami. Zapraszam Was serdecznie na film. Co teraz robimy? Podświecamy sobie patelnię, wlewamy trochę oleju i czekamy, żeby ten olej się podgrzał. Ja już oczywiście zrobiłam to wcześniej, olej mam dobrze nagrzany. Co teraz? Wrzucamy naszą posiekaną cebulę. I ścieramy jeden duży ząbek czosnku do tej cebuli. Do lekko podsmażonej cebuli dodajemy teraz skrojone pieczarki. Okay. Delikatnie podsypujemy pieczarki solą, żeby szybciej nam zmiękły. No i mieszamy. Chwilą, kiedy pieczarki zmniejszą swoją objętość, pokażę Wam, co robimy dalej. Jak już widzicie, pieczarki zmniejszyły swoją objętość. Zmniejszamy sobie gaz na taki mniejszy. I teraz, kochani, robimy tak. Dodajemy śmietankę, jedną pełną szklankę. Ok. I teraz do tego będziemy dodawać przyprawy. Dodajemy tak. Trochę majeranku. Trochę czarnego pieprzu, wędzonej papryki, okay. I najważniejsza rzecz, trochę tymianku. Dobra, wszystko to razem bełtamy. Okay. Zaraz sobie dodamy sól i jeszcze kilka składników. Kiedy wszystko mamy już razem ze sobą ładnie połączone, będziemy dodawać suszony bekon. Ja mam taki i dodamy sobie z dobrą, solidną garść. Ok. I teraz do tego wszystkiego dodajemy sobie niecałe pół szklanki sera parmezanu. Wszystko to razem mieszamy. Jeżeli macie czarne oliwki, to też możecie sobie skroić i dodać. I też będzie elegancja Francja. Dobra, i teraz dodajemy sól. Sól dodajemy wedle uznania. Także dodawajcie troszeczkę mniej, żeby tego nie przesolić, bo pamiętajcie, że parmezan też jest lekko słony. No i teraz, kochani, gotujemy nasz sos tak długo, aż on po prostu zacznie gęstnieć. Myślę, że jakieś 10-15 minut i będzie gotowe. Będziecie widzieć, on po prostu pod wpływem gorąca będzie coraz bardziej robił się gęsty i będzie taki fajnie pyszny, kremowy. A w międzyczasie nastawiamy sobie wodę i gotujemy makaron. Ja już mój sos wyłączyłam. Chciałam Wam pokazać, jak on wygląda, jaki ma być gęsty. Popatrzcie sami. O, taki gęściutki będzie sosik. Kremowy, pyszny.
Natomiast teraz co robimy? Ugotowany makaron przecedzamy, ale nie płuczemy go wodą. Gorący makaron dodajemy teraz do naszego sosu. I wszystko razem ze sobą bardzo dokładnie łączymy. Przygotowany makaron przekładamy na talerz. Od góry jeszcze troszeczkę posypujemy delikatnie parmezanem, tak żeby to miało ładny wygląd. Ok, o w taki sposób. Następnie posypujemy jeszcze troszkę tym suszonym bekonem od góry. O, może jeszcze tutaj gdzieś po boczkach. O, pyk, pyk, pyk. Dajemy sobie na górę troszeczkę posiekanej pietruszki świeżej. I na samą górę, kochani, dajemy sobie troszeczkę bazylii, żeby to ładnie wyglądało. I voilà! Życzę Wam smacznego, mam nadzieję, że zrobicie taki makaron. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!